kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj jesteśmy dość dużym składem. Jest Piotrek, jest Paulina, jestem ja, jest Czarek i jest też Janek. I słuchajcie, zebrałam tutaj nas wszystkich, ponieważ zrobimy sobie taki pewien fajny film. Wpadłam na to... Nikt nie wie, o co chodzi. Nikt nie wie, o co chodzi. Nikt nie wie, o co chodzi i specjalnie zrobiłam to tak, żeby nie wiedzieli, o co chodzi, żeby nie mogli się przygotować do tego, żeby tutaj był taki mały efekt zaskoczenia. No i słuchajcie, na samym początku zacznę od tego, że w większości ze sobą mieszkamy, przyjaźnimy się, bardzo dobrze się znamy, więc dzisiaj zobaczymy sobie, jak dobrze mnie znacie. Wiedziałem to po prostu. Dzisiaj zobaczymy sobie, jak dobrze mnie znacie i stwierdziłam, że zrobimy sobie pewną taką nagrodę. Osoba, która odgadnie jak najwięcej rzeczy, jakby będzie miała tych punktów jak najwięcej, zdobędzie. Tu trzeba zapisywać kto. Tak. Ja będę zapisywała spokojnie. Aha, jakby... no będzie pilnować. Ja będę was pilnować spokojnie. Jakby Ada nie gra w to. Ja to nie gram. Stwierdziłam, że fajna by była jakaś nagroda, żebyście tutaj się postarali, troszkę wytężyli swoje mózgownice. Wakacje! I myślałam o jakimś bonie do jakiegoś sklepu, myślałam o różnych rzeczach, ale pomyślałam sobie, że w sumie osoba, która wygra, będzie mogła wybrać wyjazd, gdzie tylko zechce, do pewnej kwoty, którą sobie ustalimy już indywidualnie i pojedziemy... 10 000! Ja wybieram Malediwy! Więc ustalimy sobie kwotę i po prostu z tą osobą pojedziemy albo polecimy w to wybrane miejsce właśnie... Czy ty polecisz? No to ja polecę ze swoim najlepszym przyjacielem. Dzisiaj się okaże, kto jest moim najlepszym przyjacielem tutaj spośród domowników, więc ja z tą osobą polecę sobie na wakacje. Więc myślę, że to jest fajna motywacja i tutaj teraz możecie się zastanawiać, więc odpalcie kreatywność, gdybyście chcieli się znaleźć. Może być Polska, może być za granicą, ile będzie to możliwe, więc tak. Ja bym do Kalisza, do domu pojechał. Myślę, że Malma chętnie cię pozna, Czarek, i ona poznała już mnie przecież. Pozdrawiamy mamę. Tak. Mama na pewno ogląda. No to słuchajcie, zobaczymy dzisiaj, jak sprawuje się wasza wiedza, więc rozdaję wam kart. No będą różne pytania, więc zobaczymy. Właśnie się stresuję, badanie, gdy masz urodzin. To już dyskwalifikacja, ty powinieneś już iść stąd i w ogóle nie być na tym filmie. Dobra. Jesteście gotowi na pierwsze pytanko? No tak, mamy zapis. Ja się cieszę, bo ja pojadę na wakacje na pewno. Ja na pewno przegram. No czy ja wiem? Znam najkrócej jadę. No właśnie, Janek zna mnie najkrócej. To papera. Ale to twój wróg najlepiej będzie ciebie znał. Jaki wróg? Zaczynamy od pierwszego pytania. Proszę napisać moje pełne imię i nazwisko. Jeśli ktokolwiek z was zrobi błąd w moim nazwisku, to wtedy jest po prostu dyskwalifikacja. No kurde, czekaj. Jakie to... Kurczę, ty mi kiedyś to mówiłaś, ale mi to chyba przeleciało. Macie nawyk, piszecie do mnie prawie codziennie, mieszkamy z wami. No tak, ale to nie jest takie proste, wiem, że to jest... Nie piszemy do ciebie twoim pełnym imieniem i nazwiskiem i wszystkimi. Ale nie chodzi o drugie i trzecie imię, tylko chodzi o pierwsze imię i o nazwisko. Tak? Tak. Ja nie wiem, czy dobrze napisałem. Tak? Ale miało być pierwsze tylko. Ja pamiętam, jak brałem faktury, to tam było napisane. Na Facebooku my macie wszyscy znajomych. Ale nie masz drugiego imienia na Facebooku. Ale pierwsze imię i nazwisko tylko. Pierwsze imię? Brata, ja już drugie nazwisko. Mi, co ale... podglądasz? Widzę tutaj, jak ty podglądasz. Ale ja już dawno napisałam i nic nie piszę. 3, 4. Ja nie wiem, jak się pisze Hyacynta. I nie wiem, czy przez tekst. Ja uwaga, mam nie... No. Tylko ja napiszę przez i. Jezu, Czarek! Źle! Nie! Skoneczna. Dobrze. Skoneczna, okej, ale tak myślałem, że to będzie podchwytliwe i niby tam i jest. No nie, właśnie nie ma tego i. No też myślałam, czy to jest. O, dobra. Ja chcę zapunktować. Czarek ma dobrze, Paulina ma dobrze, Czarek nie ma dobrze, Janek ma dobrze. Dobra, kochani, nie ma wakacji. No kochani, teraz moje drugie i trzecie imię. Jak już wiem, jak była Hyacynta, niech będzie Hyacynta. To przez jakie H w końcu? Ja nic wam nie mówię. A drugie i trzecie. Chociaż będzie... Tak, za jedno będzie. Co to można mieć 2 punkty. 3, 4. No. Adrianna, Ewa, Hyacynta, skąd dobrze. Ewa, Hyacynta. Jacynta Weronika. Jacynta Magdalena. Jacynta Weronika. Ja myślałem, że oni mają. Oni mają dobrze. Ewa Jacynta. Na razie na prowadzeniu Piotrek i Paulina. To teraz, moi kochani, zaczynają się schody. Wiecie, że zbliżają się moje urodziny. Więc jaka jest pełna data mojego urodzenia? A cały czas jest temat moich urodzin aktywny i cały czas o tym rozmawiamy. No! Zaraz wyjdzie jaka to jest. 1800? Ja wiem, bo to jest wieczna kłótnia co roku, bo mamy tak, bardzo blisko siebie. Tak, mamy bardzo blisko siebie z Pauliną urodziny i zawsze jest... Kto pierwszy zrobił urodziny? Ale który rocznik? Jak stara jesteś? Jak stara jestem. Stara dupa to jest. Ale to też jest jakoś... Podwójnie punktowane, czy...? Nie, no... Nie, to jest jeden punkt. Jesteś starsza niż Piotrek, czy nie? Nie powiem. Szybko! Nie, szybko, już! Ja już dawno napisałam, a tu nie wiem. Jak te wakacje! No, już! Czarek, już masz? Dobra. 3, 4. 11 kwietnia. Dobrze, dobrze. Źle! Dobrze! Czarek 98, myślałam, że to twój rocznik. Kurde! Jestem z siebie. Czarek! Nie pojadę na wakacje! Na tym pytaniu możecie zdobyć dużo punktów. Wypiszcie, każde imię to jeden punkt. Wymień jak najwięcej imion moich byłych. To cały alfabet. Adam, Andrzej, Arek. No przestań, nie było ich aż tak dużo. Nie, w ogóle. Nie wiem, Krzychu jakieś, nie wiem, pomyślałem. Ej, będę strzelał, tak. Ale nie ma pisowania wszystkich imion, ile się zmieści na kartce, okej? Jakby nie ma tak. Ja jestem pewna na pewno 2. O tak może być? No. A nie pamiętasz, jaką miał na imię? Dzisiaj nawet sprawdzam jeszcze. Ja rozmawiam tylko od 3 byłych Ady, więc mam... Ile musisz maksymalnie możemy napisać? No ile chcesz, no ale no, no wiesz, jakby żebyś napisał... No ej, nie mam odpowiadać! Właśnie, co to jest, przepraszam bardzo! Halo! Piotrek, no. Uwaga. No. Mateusz. No. Paweł. No. Karol. No. No. Andrzej. Nie! Dobrze, no, jak to, a ten Andrzej z sióstr? To nie jest jakiś... To nie tak, nie był w ogóle mój chłopak. Ja myślałem, to mój kolega z klasy. Ja myślałem, że to się wzięło, bo to... Nie, kurde. Okej. I Piotrek. Nie zaliczam. Jak to nie? No kurde. Ja mam tak. Mateusz, Paweł, no to chyba raczej dobrze. No. Adam. Tak. O! No jakie wiecie, popularne. Marek. Marek? Nie, nie było żadnego Marka. Szymon? Nie. Piotrek? Nie. No jak to nie? Ada, jak to nie? Wszyscy to wydają. No właśnie, Piotrek powinien być zaliczony. A Piotrek jest aktualny. Sławek? A masz napisane to wszystko? Proszę. Ale ona tam zmyślała, no kurna mogła 50 imion i któreś na pewno... No dobra, ale Paulina wygrała, już ma 8. Czarek! Czarek nadrobi swój 1 punkt, bo na razie... Ja się pytałam, czy będą ujemne punkty. Mateusz, Paweł, Karol, Adam, Michał. Okay. Wow. Okay. Michał był? Jeju! Montażysta pierwszy. To ten? Ja nie! Ja miałam chłopaka Michała w liceum. Totalnie inna osoba, ale imię innego zgadłeś. Dobra, ale... No, dobra, no spoko. Masz 6, nadrobiłeś? Dobra. No. Ja mam Karola, Pawła, Mateusza, Łuka... Karola... Karol, Paweł, Mateusz... No. Potem strzem Łukasz. Tak, miałam chłopaka Mateusza. Łukasza, sorry, Łukasza, no miałam. Okej, no i Piotrka dałem. No ja też dałem. Jak to? A co, jeszcze jesteście razem? No ja powiem, że jeszcze nie były. Jaki jest mój znak zodiaku? Easy. W Gwiezdnym pewnie masz, nie wiem, ryby. Ty masz 10 przesunięć. Jeśli uznalicie chiński, to macie dodatkowe punkty. Ty chiński nie jesteś... Nie wiem, no. Nie wiesz? Nie wiem. Cały czas no, ty dzielimy, no! Ty Zaroba ciągle cały czas stawia, że nikt ma jakieś znaki zodiaku. No. Ej, ja sobie podam ten chiński, będę zgadywać. 3... Co to punkt? 4... Baran. No, baran szczur. Ja wziąłem barana, ale też masz w dużej ilości planet wagę i jesteś szczurem. A serio szczurem? Ja, jakie dodatkowe punkty za takie coś? No co? Tak. Serio dostała... Za... Nie było... No powiedziałam przed chwilą, że jest dodatkowy punkt za chiński. No to ja też chcę dopisać, no. To też chcę, bo wszyscy krzyczeli przecież, a... Wszyscy krzyczeli, ja nie słyszałem tego. No halo. A poza tym wszyscy krzyczeli o szczurze. Dobrze, to macie wszyscy po jednym punkcie. No, kurde. Ja to chociaż słuchałam. Kim chciałam zostać z zawodu, jak byłam mała? Oj, oj, chyba wiem, ale nie jestem pewny. Dobra, no, 3, 4... Lekarz. Piosenkarka? Kasjerka. Piosenkarka. Nie, serio! Ja zawsze chciałam być weterynarzem! Właśnie też myślałam o weterynarzu! A nie było coś takiego, że jak ty byłaś mała, to zawsze chciałaś, nie wiem, być kasjerką w sklepie? Ja chciałam napisać piosenkarka albo weterynarz, ale nie pozwoliłaś. Ja miałam to na drugim miejscu, bo dużo dziewczynek zawsze chciało być weterynarzem. No właśnie. Ale nikt nie zgadł, więc dobrze. Dobra, to teraz jest pytanie też trochę otwarte. I musisz się wykazać swoją kreatywnością i znajomością mnie. Napiszcie, jaka jest waszym zdaniem w tym momencie moja ulubiona piosenka. Ja pierdzielę, serio. A mogę dać wokalistę? A jak nie znam tego? No. Mogę zanucić? Swoim nudzeniem nie wiem, Piotrek. Nie, pierdzielę. Ja nie pamiętam tytułu. Ja też nie. A wiem, koło to jest. Nawet wiem, jak wygląda album. Na razie. To inaczej, zróbmy tak, że dostaję ten punkt, gdzie będzie najlepsza piosenka. Tak. Jeśli nikt nie trafi w tą piosenkę. No dobra, no. Mogę nasinąć. No nie. Pokażcie. Co? Krzysztof Krawczyk. Chciałbym być. Dancing Shoes, Arctic Monkeys. Znaczy to nawet jest to, no, że... No ja lubię, ale też lubię Krzysztof, to na imprezach. No wiem. Dobra, wy dostajecie punkt, bo... Jedziemy razem. Dlatego miałam takie... No to jest faworyzowanie lewej strony. No jakie Każdy wie, że Dobra. Są. Czego nie toleruję, a jak wiecie, jestem bardzo tolerancyjna. Wiem, co na pewno. Ja też na pewno. Właśnie dlatego dałam to. 3, 4... Laktozy. To jest pierwsza rzecz, czego nie toleruję. Teraz uwaga, jest szybkie i proste pytanko. Jak ma na imię mój brat? No. Nie wiem, będę wymyślać wspólnie. No strzelajcie, jak nie wiecie, to strzelajcie. Ja wiem, że ty masz brata. Nie, nie można kilka pisać. Może masz kilku bratów. Kilku bratów masz. Malediwy już blisko. Jakie Malediwy? Będzie pewnie jakiś Sosnowiec czy coś. Pewnie tak, że jakieś Sosnowca na swym jezie, Radomia, albo nawet jakieś biedne, zimne polskie morze. Tak będzie, a my się tak cieszymy jak jakieś debile. No uwaga, 3, 4. Paweł. Michał. Adam. To ja wymyśliłam. Żaden, nic. Karol. Kamil. Kacper. A tak. Kacper Baltazar. Pozdrawiamy. Całą rodzinę. Całą rodzinę pozdrawiamy. Chciałabym, żebyście napisali, jakie zwierzątka towarzyszyły mi przez życie. Dobra. Dobra, ja już dawam. Okej. No. Możesz modem... Po kolei, no. Janek, dawaj. 2 psy, 3 koty. Czekaj. 2 króliki. 2 psy, okej. 3 koty. Koty. No i 2 króliki. 1. No właśnie tutaj. To nie był mój królik. No, ale towarzyszył ci przez życie. No dobra, to 2 króliki, dobra, no to... No kurde! No ale właśnie... What the fuck, ale ja bym napisał 2, ale to nie był twój królik. No właśnie, to... No ale ja go pytałem, to jest takie właśnie... No dobra, to... I tak się napisaliście tylko kremówkę, to i tak zaliczę. Ja mam 3 koty. Źle. 4 byle. Ja tutaj też właśnie kremówka i... Nie widziałeś? No to królika i tak zaliczam. Dałem 3 psy. 2 psy, no. I rybki. Rybki też miałam. Wow. No, Paulina? Ja mam 4 koty. Dobrze. Niestety mam 1 psa, bo słyszałam o 1 i 1 królika. Dobra. 4 koty, 2 psy, 1 królik i 1 chomik klasowy. No tak, ale chomika nie zaliczamy, ponieważ chomików miałam 3, więc Piotrek, przykro mi, ale no, chomik klasowy się nie zalicza. Ale koty, psy i króliki mam dobrze. No. Dobra. I słuchajcie, teraz mamy pytanie takie podwójne, już takie kończące prawie, że. I można zdobyć 2 punkty, nawet 3 punkty mogę wam powiedzieć. Trzeba napisać mój ulubiony kolor, punkty z gwiazdką, jeśli ktoś napisze drugi mój kolor, który kiedyś bardzo lubiłam, jeśli zamienił z moim ulubionym teraz kolorem, ale dalej jest kolorem, który bardzo, bardzo lubię, to zaliczę wam ten punkt, tak po prostu. I jeszcze mój rozmiar buta, więc uwaga, czy jesteście gotowi? Ja? Yep. Jolo. Dobra, to chciałam wam teraz powiedzieć, że to jest... Odłóżcie pisaki. To jest pytanie decydujące i jakby dzięki temu dowiemy się, kto teraz pojedzie na wakacje. Ale nie ma jeszcze więcej pytań? Nie, to już ostatnie pytanie. A, okej, dobra. Janek, wymień. Różowy. Dobrze. Czarny. Nie. Okej. I 36. Dobrze. Czarek. Ja też tutaj najpierw napisałem 36. No. Różowy i złoty. Złoty? 36 zaliczam i różowy też zaliczam. Złoty nie? Złoty nie. No ty masz wszędzie cały pokój w różu i w złocie. Bo mi się podoba złoty kolor i lubię ten design złoty, jest taki na bogato, taki glamour. Na bogaciej! Na bogaciej, okej? Dobra, Paulina. Ja mam tak, rozmiar buta 36. Dobrze. Kolor różowy i fioletowy. Dobrze! Tak myślałem o fiolecie, tak myślałem o fiolecie. Wiadomo, że jej się podoba fioletowy, no bo przecież... Moi drodzy, ja mam różowy, fioletowy i 37. To kto jedzie? Ale to miało... Jest remis! Halo, naucz się liczyć, halo! A, przepraszam. Już chciałam powiedzieć, że jest remis. Kto wygrał? Paulina! Nie! My zostajemy w domu. Jeden punkt zadecydował. Oj, jeden punkt o tym zadecydował. Ale na drineczki jakieś jedziemy, a do no ja mam to po prostu. Słuchajcie, ja wam bardzo dziękuję. No Piotrek, ale polecimy na tę Malediwy jeszcze. Jasne, ale nie, jak sobie nie zapłacę ci. Zasrany kolor buta, znaczy... Rozmiar. Więc słuchajcie, na pewno zrobimy wam odcinek z tego, jak już z Paulinką wybierzemy się na jakąś wyprawę, więc zrobimy z tego vlogaska. No i słuchajcie, to w sumie tyle, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Wbijajcie na wszystkie nasze tutaj portale, macie tutaj wszystkie nazwy do wszystkich podam tutaj na dole. I subskrybujcie kanał, nie zapominajcie o dzwoneczku. I łapki. Dokładnie. Klikajcie łapki w górę, jeśli lubicie takie odcinki. Może następnym razem, o, może Piotrek albo Paulina będą chcieli zrobić taki odcinek na swoim kanale. Zobaczymy, zobaczymy. Ale mnie nie stać, żeby komuś zafundować wakacje. No nie! Może być lizak. Ja wam mogę bilet do kina kupić. Nie, ten bilet do McDonalda. O, do Maczka, no. No, spoko. Moja Maczka, super. Więc dzięki wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i pa pa!